W naszym studiu zapowiadany gość Mariusz Malec, reżyser filmowy, dokumentalista, a także reżyser słuchowisk radiowych i o właśnie premierze radiowej teraz będziemy rozmawiać. W najbliższą sobotę na naszej antenie premiera radiowej opowieści o legendarnym dowódcy 5. Wileńskiej Brygady AK. Nie tak dawno przeżywaliśmy pogrzeb Łupaszki, bo o nim oczywiście mowa. O majorze Zygmuncie Szendzielarzu. Chociaż chyba w momencie pogrzebu został awansowany na pułkownika. Ale tak jak z rotmistrzem Pileckim tak, tak. chyba się nigdy nie przyzwyczajimy. Tak, do dzień dobry państwu. Oczywiście, oczywiście nawet podwójny awans spotkał pośmiertnie pana majora. Bo wszyscy zapamiętaliśmy tę postać jako majora, a rzeczywiście w tej chwili jest pułkownikiem. Pan, tematem poszukiwań na łączce, bo pogrzeb Zygmunta Szędzielarza Łupaszki, jest związany oczywiście z tą niezwykłą pracą profesora Szwagrzyka, który próbuje zidentyfikować polskich bohaterów pochowanych na łączce. Z tą pracą na Łączce pan jest związany od dłuższego czasu. Śledził ją pan, poświęcił dokument tych, tym pracom. Co pana, nie wiem, w tym fascynuje, pociąga? Czuje pan to jako jakąś powinność, czy jest to po prostu osobista fascynacja? Drodzy państwo, w 2012 roku profesor Szwagrzyk rozpoczął pracę na warszawskich Powązkach. Nie jest to jego pierwsza praca ekshumacyjna, natomiast w Warszawie na dużą skalę ten pierwszy moment był wtedy, i rzeczywiście uznałem, że należy zrealizować materiał o tej spektakularnej i od wielu lat wyczekiwanej y, historii. Pomyślałem, że po prostu należy to zrobić. Ja miałem okazję, miałem zaszczyt poznać wielu żołnierzy y, majora Łupaszki. Większość z nich już odeszła. Ale mówię o ostatnich 20 latach, o pewnym czasie, który pozwolił jeszcze spotkać wspaniałych podkomendnych z piątej Wileńskiej Brygady AK. I uważam, że jest naszym obowiązkiem dokumentalistów, ale również historyków zdać jakby sprawę i opowiedzieć o przywracaniu godności. Tak naprawdę. Ja myślę, że to o to chodzi. Kiedyś robiłem dokument o wojnie w Czeczeniu matka nieznanego żołnierza i tam pierwszy raz zetknąłem się z z ekshumacjami, które były wymuszeniem. W Czeczeniu sytuacja była taka, że oficjalnie Rosja podawała, że nie giną tam rosyjscy żołnierze. Natomiast matki przestawały dostawać listy od synów. Jedyną metodą powiedzieć na pytanie, co stało się z dzieckiem, był wyjazd do Czeczeni, poszukiwanie zazwyczaj niestety zwłok syna. Często ta kobieta musiała spotkać się z oprawcą, z katem czeczeńskim żołnierzem, który wskazywał, gdzie jest pochowane ciało syna. Ona to ciało zabierała. To była pierwsza część ekshumacji. Potem musiała zrobić badania DNA, bo ciało znalezione przez matkę jeszcze nie oznacza, że jest ciałem syna. Musi zna, zgła, zgadzać kod DNA. I to był pierwszy taki punkt, z którym ja zetknąłem się z eksfumacjami. Tam też chodziło o to, by tych chłopców przywieźć do domu, godnie pochować. Myślę, że bohaterom pierwszej konspiracji, drugiej konspiracji, żołnierzom po wojnie, ale i tym, których zgładzono na mokotowie, a byli tylko. Fantastycznymi żołnierzami okupacji i września 1939, należy się godny powrót do domu z honorami. I ta uroczystość, która odbyła się w minioną niedzielę, czyli pogrzeb Majora Łupaszki, jest jakby takim śladem tej sytuacji, która powinna się zdarzyć. Myślę, że taka praca jest po prostu powinnością dokumentalisty. No ta powinność została też do, do, dokonana myślę tutaj też o, o identyfikacji, o pogrzebie, w przypadku majora łupaszki jest tam jeszcze oczywiście wielu bohaterów, którzy nie zostali odnalezieni, nie zostali zidentyfikowani. Oczywiście myślimy tutaj też o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, którego ciała nie, nie znaleźliśmy. Y ale ja, ja chciałbym tutaj zapytać pana, bo obserwujemy niewątpliwie teraz y, taką szeroką falę zainteresowania tematyką żołnierzy wyklętych, pewną popularność, y, popularność tego tematu. Ja sobie przypominam, y, bo major Łupaszka został y, złapany przez UB w Osielcu niedaleko Jordanowa. Ja 31 lat temu spędzałem tam zimowisko. I pamiętam, że gaździna coś się opowiadała o jakichś partyzantach, ale nie, nie bardzo miałem 14 lat identyfikowałem, czy oni się ukrywali przed Gestapo czy przed komunistami. I teraz sobie myślę, że być może to była w ogóle historia właśnie łupaszki, kompletnie dla mnie wtedy jakaś egzotyczna. To, być, to, 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 to być niesamowicie historia, tak. się w ogóle zmieniło od tamtego czasu. No, świadomość. Bohaterów antykomunistycznego podziemia jest teraz, wydaje się, olbrzymia. Z jednej strony, oczywiście, dotyka Pan historii, bo zetknął się Pan z taką postacią. I to prawda, ponieważ ten dom stoi i żyją ludzie, którzy są rodziną osób, które gościły Majora Łupaszkę i Lidię lwów Eberle-Lale. I fajne jest chyba to, że y, gdzieś ocieramy się o te zdarzenia. Oczywiście zazwyczaj nie wiemy, z kim mamy do czynienia, jaka historia nam się wymyka. Bo tak jak Pan powiedział, te historie zostają w pamięci, ale nie były opowiedziane do końca, nie były zdokumentowane, utrwalone, są wspomnieniem. Dobrze jest zdążyć. I to już nie zdążyć przed Panem Bogiem, tylko zdążyć czasem po, natomiast y, mieć jeszcze jakąś. Szansę na realny kontakt z, z wydarzeniami, z postaciami, które, które pamiętają. Rzeczywiście teraz jest ogromna fala zainteresowania żołnierzami, których nazywamy bardziej już dzisiaj niezłomnymi niż wyklętymi. Czy ci wyklęci to, to początek, to, to pierwsze święto upamiętniające mm, rozstrzelanie czwartej komendy winu, czyli dzień 1 marca. Dzisiaj mówimy o niezłomnych. To delikatny temat, bo należy na pewno wyważyć ponieważ w każdej sytuacji ekstremalnej a mówimy o powojniu gdzie z jednej strony wkracza czerwona władza która niesie i polskie i sowieckie siły z drugiej strony są ludzie w lasach wszelkich orientacji i, i, i proszę zobaczyć że wśród tych ludzi są wspaniałe postaci takie jak major Zygmunt Szendzielarz ale są też Ludzie, którzy dotykają bandytyzmu. Trzeba bardzo uważnie i precyzyjnie zastanowić się nad tym, o kim chcemy mówić, z kogo chcemy uczynić bohatera. Niektórzy z nich po prostu bohaterami są, a nad niektórymi należy się zastanowić, bo kontakt z bronią przez lata. E Taki zero-jedynkowy układ czarno-białych sytuacji, kiedy ja decyduję, ja dowódca mogę wydać rozkaz, jest bardzo niebezpieczny i kusi. No, przykładem jest choćby postać Burego, który podkomendnym przecież kiedyś był majora Łupaszki, a najgorsze czyny wykonał, będąc już w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym. Niektórzy dalej jego czyny przypisują rozkazom Łupaszki, a to już nieprawda. Trzeba umieć postawić granice. Ale w przypadku Łupaszki oczywiście w takim kontekście przywołuje się tę akcję w Dubinkach. No tak, ale Dubinki są wypadkową za... Glinciszek, a Glinciszki uh -huh. to atak y, Szaulisów, atak litewskiej policji na, na, na Polaków. Ojciec y, mistrza olimpijskiego Komara, znanego nam, zginął tam. Był zarządcą. Y niemieckim, z ramienia, z ramienia władzy niemieckiej tego, e, tego, majątku, zginął tam. Profesor Sławińska, wybitny znawca teatru, była jedną z osób, które przeżyły Glinciszki. Więc można, ja na przykład słuchałem jej relacji. I to było okrutne, jak e, Litwini wyciągali z domów dzieci, kobiety w ciąży i po prostu mordowali bez skrupułów. I konsekwencją tego stały się Dubinki. Dubinki to wieś, ufortyfikowana wieś litewska, gdzie mieszkały rodziny Szaulisów, bo Jednostka Szaulisów stała w Podbrzeziu, ale Niemcy zorientowali się, co stało się w Glinciszkach i wycofali tę jednostkę. Także takie prawo odwetu, które niestety też gdzieś rządziło tamtym czasem, nie mogło się zrealizować. Nie było tych policjantów. Proszę pamiętać, że nasi partyzanci, nasi żołnierze mieli w Glinciszkach wielu znajomych. I oto oni wszyscy zginęli. Prawie na ich oczach, bo oni byli niedaleko, nie wiedzieli, przyszli za późno. I rzeczywiście, no, była zemsta. I znowu Energia, emocje poniosło żołnierzy. Tam w Dubinkach stało się dużo złego. W związku z tym myślę, że warto mówić o przykładzie Dubinki, Glinciszki, Glinciszki, Dubinki, ale jako pewnej całości, o pewnej całości, która jest wykładnią wojny, która jest sytuacją kompletnie pozbawioną bieli i czerni. I obie strony popełniły błędy, obie strony zapłaciły straszną cenę. Najlepiej gdyby nie było. Ciszek i dubinek, ale niestety były. Nie da się już tego wymazać, ale też z dzisiejszej perspektywy trudno jest oceniać, prawda ówczesne decyzje. Dość łatwo, dzisiaj, dość łatwo dzisiaj oceniamy. Czasem troszeczkę za łatwo i to wydzenia. Ale jednej trudno strony... zrobić to w sposób uczciwy tak prawda, do końca. Skupmy się już teraz na, na, na słuchowisku. Pan ukazuje jakiś moment z życia Łupaszki czy próbuje pokazać całą jego postać? Drodzy Państwo, to zbyt bogata opowieść, by w 60 minutach zawrzeć wszystko. Jeżeli wgłębiamy się w historię życia Zygmunta Szędzielarza, no to widzimy takiego, właściwie antycznego bohatera, którego ciąg decyzji spycha w określoną ścieżkę, losowo wybiera rozwiązania, które muszą mieć takie, a nie inne konsekwencje. No proszę zobaczyć, w 1939 roku on nie wycofuje się na Węgry za sugestią generała Andersa, tylko walczy do końca, więc trafia do niewoli. Jak ucieka z niewoli, przystępuje do pierwszej konspiracji, ciągle walczy. Tak. I konsekwencją tego jest 1943 rok, kiedy wyrusza a, w oparciu o decyzję pułkownika Wilka, by przejąć oddział partyzancki. Pierwszy oddział na, na Wileńszczyźnie, na stacjonujący nad jeziorem Narocz, no i kiedy on tam dociera? No dociera wtedy, kiedy właśnie rosyjska partyzantka w oparciu o swoje rozkazy, które przeżyją z Moskwy, rozprawia się z tymi partyzantami. Tych, którzy dają szansę rusyfikacji, można powiedzieć, zostawiają przy życiu, resztę mordują, a dowódca, czyli porucznik Burzyński, Kmicic znika. No myślę, że, że zostaje też, też zabity, tak mówią, tak mówią, żołnierze. I w takim momencie upaszka przychodzi do oddziału, czyli właściwie zbiera resztki oddziału Kmicica, od nowa tworzy strukturę oddziału, który później jest Piątą Wileńską Brygadą, a niektórzy nazywają nawet Brygadą Śmierci, dlatego że sami dodają śmierć, ale też wychodzą z każdej opresji i znowu jest naznaczony tym, bo zaczyna swoją partyzancką przygodę od konfliktu z Rosjanami. Potem Rosjanie, rosyjska partyzancka będzie próbowała to załagodzić. Nigdy się nie uda. I ten konflikt z Rosjanami, z Sowietami właściwie jest piętnem, który odciska się na życiu tego ta sędzielarza tak boleśnie, że w pewnym sensie doprowadza go do śmierci. Tytuł spektaklu naszego to 18 śmierci Majora Łupaszki. Taki był jego wyrok. Dlaczego właśnie 18? Oczywiście 18 wyroków śmierci otrzymał e, część za walkę z rosyjską, z sowiecką partyzantką, z radziecką partyzantką właściwie. Ja próbuję przewrotnie opowiedzieć tę historię. Opowiadam o 18 powodach, dla których warto żyć. Oczywiście można znaleźć w jego życiu, jak w każdym życiorysie, 18 powodów, które są drogą do śmierci, ale ja opowiadam o wybranych 18 historiach, które dawały perspektywy życia, dawały jakąś szansę. Mówimy o wybitnym dowódcy, strategu, ale dowódcy, dowódcy polowym. To nie jest oficer, który świetnie by się czuł w gabinetach. W dowództwie. To jest oficer liniowy, a jego historia to historia bitew. Tak skomplikowana jak 1944 rok, przełom stycznia i lutego, gdzie drodzy Państwo, w ciągu kilku dni raptem major Łupaszka musi stoczyć dwie największe bitwy. Najpierw musi walczyć z Niemcami pod Worzianami, to jest koniec stycznia. Kilkudziesięciu zabitych po stronie niemieckiej, No zaskoczenie, więc też są ofiary po stronie polskiej, wycofuje się. I co robią Sowieci? Deklarujący przecież, że będą pomagać, że właściwie partyzantka polska i sowiecka ramię w ramię powinna strzelać do Germańca. Czekają na tych wykrwawionych Polaków z zasadzką, po to, żeby ich dobić. To się nie udaje. Łupaszka wychodzi zwycięsko z bitwy z Sowietami, których podobno jest 1500-1600. Wszystkie oddziały partyzanckie z okolicy ściągają po to, by po prostu dobić upaszkę i jego brygadę śmierci. Los pozwala, bo to nie tylko stratek. Na pewno musi być genialny dowódca, ale musi być też łaskawość losu. Tą łaskawością jest decyzja. W pewnym momencie widząc, że tych Sowietów przybywa, major Łupaszka podejmuje decyzję wycofania się po prostu. I to wycofanie się oznacza czerwoną rację, którą trzeba wystrzelić. Dla naszych partyzantów czerwona raca to znak do odwrotu. Dla Sowietów znak do ataku. Jest zmierzch. Zaczyna się taka sowiecka rzeź, która trwa do świtu. Oni się mordują w tych lasach sami ze sobą, nie wiedząc, że to już nie są ludzie Łupaszki. No kolejny sukces, ale jeszcze większa nienawiść po stronie sowieckiej. Nienawiść, która tak jak powiedziałem, będzie za Majorem szła, jak cień do końca. Ona w pewnym sensie nawet idzie do dziś jeszcze. Bo przecież pamiętamy problem z Jasienicą i Gomułki słynne zdania. I ile rzeczy, które się pojawiały po śmierci Łupaszki. Dopiero teraz zaczynamy tę historię właściwie widzieć w miarę obiektywnie. Niezwykłe spojrzenie na tę wspaniałą postać. O 19 w najbliższą sobotę na naszej antenie premiera słuchowiska 18 śmierci majora Łupaszki z Mariuszem Malcem, twórcą tego radiowego spektaklu. Rozmawialiśmy dzisiaj w poranku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, życzę Państwu dobrego dnia i zapraszam na 18 śmierci.